Okej, wracam. I powinno być dobrze. W teorii. No signal. Aha, okej, dobry początek. Podoba mi się to. No dobrze. Zobaczymy, co teraz z tego będzie. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Znaczy, zrobiłem szybki test. Było dobrze. Mam nadzieję, że będzie dalej dobrze. Szybko! O cholera! No nieźle, nieźle. Teraz tak, potrzebuję autoduck in real time ogarnąć. Okej, włącza się. Halo. Dobrze, tutaj działa. To też jest dobrze? Może to ten autoduck coś robi? Autoduck to jest aplikacja, która pozwala mi na wyciszanie gry w czasie rzeczywistym, kiedy ja coś mówię. Okej. Mój sygnał, biegniemy. Sygnał. Uciekamy. Okej. Teraz. W nogi. Zobaczył mnie? Nie zobaczył mnie? Chyba nie. Trzymaj się z dala od tych światów. Jest już okej? Dobrze, cieszę się bardzo. Kurczę, przepraszam za ten problem. No jak to się stało, że to przeoczyłem w ogóle? Dziwne. No cóż, czasem trzeba to sprawdzić wcześniej. Widać, OBS się odpalił z lewą nogą i takie rzeczy się działy. Gotowa? Jasne. Tak. Cholera. Pełno ich tutaj. Dobrze, co tam u ciebie, Koksu? Jak tam? Jak tam ci mija weekend? Żołnierze, tam. Widzomierze, tam. Musieli się przedostać. Sprawdzić okopy. Trzymajcie się z tyłu. Nic tutaj nie widzę. Na pewno tędy przeszli? Myślę, że na pewno tędy przeszli, bo przechodzimy tędy. Nie dajcie się zauważyć. Chodź, mała. Chodź, mała. A tędy mamy iść, tak? Okej. O fuck. Możesz sobie, gościu, pójść? Na razie nic ciekawego. Na razie? A coś planujesz na weekend jeszcze? To bardzo mało amunicji mamy. Bardzo mało amunicji. W tej grze jest bardzo mało amunicji. Okej, pod spodem mogę przejść? Się nikt nie będzie obrażał? No i też na razie jest w porządku. No to powiedziałem to samo praktycznie, co miał w dialogu. O, wow. Jestem Joelem roku chyba. Ała, ta woda musi być zimna, ohydna. Nie lubię takiej wody, która jest takim bagnem. Znaczy niezbyt często to robię, nie? Żeby nie było. Ale i tak nie lubię. Materiały muszę zbierać. A, bo tak, przecież ta gra będzie polegała na craftingu. To taki trochę, no może nie survival, nie przeginajmy, ale jakieś elementy tam widzę, że będą. W tą stronę, czy... Przed nami? Gdzie to jest przed nami? Gdzie oni są? O fuck, tam są! Schylcie się! Szybko! Kurwa, szybko, a tam mi Ellie blokowała. Zostawmy ich klikaczom! O nie, klikacze się pojawią. O fuck! Mi nie spoilerować klikaczy. Nie ma Kuba Royal. Co tam? Jak tam? Co cię sprowadza? Ja tam się boję trochę klikaczy. Wiesz, jak to jest. Kliku i po krzyku. Slogan reklamowy klikaczy. Możemy przejść wtedy. Okej, tylko wszyscy to usłyszą, jak będziemy to otwierać. Jeżeli ktoś tego nie usłyszał na całym świecie, to jakiś w ogóle cud. Chodź, Eli. Okej. Silno.
Jakoś na główne mi wyskoczyłeś. Serio? Ale super. Bardzo mi miło w takim razie, jak na główny wyskoczyłem. Pozdrawiam serdecznie wszystkich tutaj z głównej. Hej Kuba, jak jesteś pierwszy raz, to witam cię. Ja jestem Mateusz, tak online na kanale i gramy sobie dzisiaj w The Last of Us. Streamy niedzielę, poniedziałki i czwartki. Jak to wygląda? Za dużo ich też. Robimy przygotowanie do The Last of Us 2, więc jeżeli jesteś zainteresowany oglądaniem u mnie The Last of Us 2, to ta gierka też będzie u mnie nagrana, ponieważ już teraz zakupiłem pre-order i nie wiem, co musiałoby się stać, żebym tego nie zrobił. Okej. Na latarki. Kurwa. Ups. Duź go. Dobrze. Cegła to jest dobra rzecz. Cegła. Dobra rzecz. Co tam, fajna rzecz. Kurczę, nie pamiętam. Pamiętacie tę bajkę Phineas i Ferb? A była ta piosenka, tak dobrze pamiętam. O kurde. Na spokojnie, gościu. Go tutaj nie ma. Idź sobie do domu. Baw się dobrze. Ojeju. No i dużo. Nikt się oczywiście nie zdziwił, że latarka zaczęła merać jak porąbana. Okej, po cichutku załatwione. Też jakaś na drugą część? A grałeś w jedynkę? Oglądałeś tylko jedynkę? Jak to u ciebie wygląda? Chyba dawaj info. Przeszedłeś pierwszą część? O, nice. No dobrze, to nawet lepiej. Możesz mi wesprzeć, bo ja nigdy nie grałem jeszcze w The Last of Us. Dla mnie to jest pierwsze podejście. Jakiś czas temu nadrabialiśmy Uncharted, czyli też od twórców Naughty Dog, znaczy od Naughty Dog, czyli twórców The Last of Us. O, pyta. No, na to kurwa! O, kurwa. Dawaj, lej go. Cegłą go, kurwa! Cegłą! A, duś go! O, fuck! Połbie go. A co z tamtym? O, kurwa. Strzelają! Mayday. Leżysz? Leżeć! Na ziemię! Kurwa, nie mam amunicji już. O, fuck. To nie poszło dobrze. O, jeez. Gdzie może być amunicja? Przesrane. Jak mam się do niego dostać niby? O, fuck. Ała. Ten ma amunicję. Dobrze, strzelaj. Przecież ślepakami nie strzela przypadkiem. Kurwa. A ty tutaj jesteś, gościu. Biegnie. Którym się biega? Kurwa. Dole, no co za gra. No kurwa, nie możesz biegać, jak do ciebie strzelają. No co za gra? Masz mało życia. Spieprzaj tam. Ten teraz tutaj jest? No co za kutasiarz. Nienawidzę gościa. No to jest patola. Eli! Dziabnij go, kurwa, w plecy nożem albo coś. No i umarłem. Okej, to był zły pomysł. Musimy to inaczej rozegrać. A, dobry jesteś. No, dobry zawodnik ze mnie. Oczywiście, że tak. Chcę zaznaczyć, Kuba, że jeżeli szukasz rzeczywiście profesjonalnego przejścia tej gry, no to... Nie tutaj. Okej, definitywnie. Potrzebuję cegły. Dawaj cegłę! Kurwa! Są z nami w środku. Odwróć ich uwagę. Okej. Kurwa! Fuck! Przyjebałem w narożnik? Serio? Ja pier... O, co za... Nienawidzę grać z trzeciej perspektywy, to jest... Kurwa, no po prostu nie wytrzymam. Zrzutaj mu w łeb tam. Ja pierdolę, przyjebał w ten narożnik. Serio. Oh my god. Patola straszna. Kurwa, trzecia perspektywa, tak to myli. Dlatego właśnie człowiek w życiu realnym też nie żyje w trzeciej perspektywie, bo to jest jakieś... upośledzone. O, dawaj, po mordzie go. Nie wstawaj.
mu latarka zgasła. Fuck, co ty robisz? Co ty robisz na tej skrzynce, gość? Z wyskoku go! Gdzie mnie twoje teksty? Okej. Okay. Ała! Zagapiłem się, kurde! Ała, ała. Nie, 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 to nie jest dobry pomysł. W szufladzie sobie będzie grzebał. Ja nie będę mówił, gdzie on ma pogrzebać. Joel! W łeb go. O fuck, ostatni nabój, ostatni... Ała! Nie gin! O fuck. Lecz się, lecz się, lecz się. Okej. Okay. Dobra. Już przestaniesz mnie zadziwiać. Spokojnie, spokojnie. To jest właśnie moja barwna postać. Okej, okay, biorę cegłę, kurwa. Mu przywalę z cegły. Chodź, gościu. O, kurwa, nie tutaj. Nie w tego. Dawaj, dawaj butelkę, okej. Po mordzie go. Dawaj amunicję. Masz amunicję, nie masz amunicji? Dawaj cegłę. Okej, okay, terminator z cegłą. Okej. Okay. Nie strzelać we mnie, nie strzelać. Mayday, mayday. Dorzucę tam, jak myślicie? Dorzucę czy nie dorzucę? Nie dorzucę, okej. Okay. Rozumiem aluzję. O, mocniej pada. Super partia. Dawaj! Ach, prawie. Nie wypał, aż wstyd trochę. Normalnie strzelam dalej. Jeszcze nikt nie narzekał. Cegłą da się zabić klikacza, jak nie jest aktywny. Nie wiem właśnie, jak wygląda klikacz nawet, ale dzięki za tipa przyda się, oczywiście. Chociaż z moim rzucaniem cegłami to... Strzali się, czy się nie strzeli? Kurwa, strzaił się. What the fuck. Strzelaj do niego, strzelaj! Kurwa! Jak on do niego wejść? Wow. Za miejscówka boska. Kurde. Na spokojnie, gościu, na spokojnie. Mogę w niego trafić? Proszę. Kurde, ludzie, którzy są u góry, robią duży problem. Co moja koleżanka może go, kurde, zabić? Powiedzcie mi, czy ci moi znajomi, to oni są... A, tam tego w łeb. Jeb. O Jezu, dostał. Naprawdę dostał. Co mam z tym zrobić? No kurwa, goście jest w nieosiągalnym miejscu, no. What the fuck w ogóle? Nie czaję tego. Jak mam go zabić? Nie kumam tematu kompletnie. Gość jest kurwa w miejscu, on jest nieśmiertelny, ten gość jest nieśmiertelny po prostu. O, jeez. No, ta gra to będzie długa przygoda. Ale przez to aktywuje się resztę. Aha, 3 razy mogę mu przywalić w łeb z cegły? Jest git. Mhm. Macie pomysł, jak to załatwić? Jeżeli nie był kreatywny, ale cegła nie pomaga. Mamy z nimi w ogóle nie walczyć, czy... Nie. Czy oni mogą ich zobaczyć beze mnie? To są obiekty, które są niezauważalne, póki ja tam nie przyjdę. Dobra, mam butelkę. O, fuck! Ty tu, ja mam przesrane, nie oni. Nie wiem, gdzie oni się schowali, ale są za dobrzy w to. O, wpytę. Co za meeting się tu zrobił? Halo? Anonimowi alkoholicy? Hello? Witam. Tutaj, ja wiem, gdzie tutaj. Jest problem inny. Czysto! Sierżancie, widzisz tam co... Hej! Nie. Co to było? Tutaj czysto. Ta, też to słyszałem. Oczy dookoła głowy. Spierdzielamy! Obyś była tego warta. No resztę cegły, mówisz? O, fuck. Kurwa. Kościół, trzymaj się, trzymaj się. Mayday, 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 mayday. Jest moja ekipa remontowa, która jest bezużyteczna. Dobra, wiem, że Eli będzie mnie wkurzała w tej grze.
gin tam gościu. Ammo! Kurczę, kość tu dał amunicję w końcu. Dobrze, 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 dobrze. Kurde, gość jest za słupem od razu, nie dobrze. Wskakuj, gościu, wskakuj. Dobra, jeden nabój zmarnowany, fajnie. Drugi też. Nie biegaj. Aha. A to też też mi nie pomaga w tym momencie? No gin, kurde. Zabierz go ode mnie! Zostaw ją! Pieprzony Terminator, patrz. Kurwa, no to jak w Mortal Kombat normalnie. Oh man! Aż młotarka zgasła. Dobra, okej, mamy ich. A spoko, nie wiedziałem, że jestem jakimś zapaśnikiem sumo. No mój Bo. Gdzie jest amunicja? Była amunicja? Jest, dawaj, łap to. Yeah! Mamy to. Okej. Załatwieni. Jak cię jeszcze nie widzieli, to nie biegaj. Ja myślałem, no bo ja nie pomyślałem zupełnie o tym, bo ja myślałem, że jak przebiegnę, jak rzuciłem tą butelką i pobiegnę, w momencie, w którym jest deszcz, to mnie nie usłyszą. Ale deszcz tak nie działa tutaj. Moz, witam. Witam się, Malenko. Ile ty tych wszystkich gier naraz ogrywasz na kanale? Z twoich playlist wnioskujesz, że w tych gier jest dosłownie multum. Jak ty to wszystko ogarniasz, to szok. Znaczy... To działa w ten sposób, że ja nie nagrywam tych wszystkich gier naraz. Ja gram naraz w 2-3 gry max. Ja po prostu nie publikuję ich od razu, tylko sobie to planuję. Ja wiem, że mam mały kanał i nie chcę ludzi zasypować tylko jedną serią. Jeżeli ktoś ma ochotę oglądać różne gry, no to one się pojawiają po prostu... Codziennie coś innego się pojawia po prostu. I tyle. Ja tak to publikuję, że tak... Że nie pcham tego wszystkiego naraz. Ja po prostu mam dużo nadprodukcję. Zobaczmy, dokąd prowadzi. Szczególnie na live'ach jest duża nadprodukcja, no bo jak gram na live'ie 4 godziny, no nie wrzucę odcinka 4-godzinnego, to nikt tego nie obejrzy, to kompletnie nikt tego nie obejrzy, już abstrahując tego, że normalnie też niewiele osób to ogląda, ale wtedy to już zupełnie odpada, więc na przykład te 4 godziny live'a dzielę na 4 odcinki, powiedzmy. Albo czasami więcej, w zależności od tego, jaka to jest gra, no bo na przykład jak gram w grę akcji, no to dzielę to na więcej, ponieważ to raczej jest, dosyć dużo się dzieje rzeczy, a jeżeli gram w jakąś grę ekonomiczną, strategię, no to dzielę to na przykład, no, godzinne odcinki, coś tego typu. Ale rzeczywiście, sporo tych gier przechodzę. To prawda. Jestem z tego zadowolony. Jestem z tego bardzo zadowolony, że udaje mi się tyle gier przechodzić. Szczególnie, że moja sterta wstydu, czy tam, jak to tam się nazywa, czy tam lista gier, których jeszcze nie ukończyłem, a mam je kupione, niestety jakiś czas temu urosła do kolosalnych rozmiarów i ostatnio staram się bardziej ją skracać. What the heck? Skracać ją i idzie mi to dobrze. W zeszłym roku udało nam się przejść 22 gry. Może to nie jest zbyt dużo, bo pewnie ktoś powie, że ja przeszedłem 50, okej, może tak, nie wiem, czy pracujesz w życiu, czy zrobisz cokolwiek oprócz grania, ale ja przeszedłem 22 i to był mój rekord w zeszłym roku, a w tym roku już chyba 8 gier jest, które ukończyliśmy, więc wow, tempo zawrotne. Jesteśmy bezpieczni? Nie wchodź światło, nie. Pamiętaj. Okej, dobra, postaram się. Poczekaj, złap oddech. Ale dzięki za miłe słowa, bo rzeczywiście trochę ogarniania jest z tymi seriami. Jasne. Ale już, kurde, ile to lat nagrywam? Już 8 lat nagrywam na YouTubie? Pewnie tak, już 8 lat będzie. Może lat 9? A, nie wiem. Ta liczenie zawsze mi nie wychodzi. No coś. Na pewno nie jestem nowicjuszem, jeżeli chodzi o granie w gry na YouTubie. Jeżeli chodzi o granie gry ogólnie, to jestem nowicjuszem, jak nie wiem. Bo niezbyt dobrze gram. Ale to głównie dlatego, że gadam cały czas. To też wielu ludzi mówi, że nie, to nie przeszkadza. Ale zazwyczaj to są ludzie, którzy nigdy nie nagrywali i myślą, że jak się gada, to no nie ma problemu, to... nic mnie nie rusza. Test tutaj. Pójdziemy do... No może niektórych oczywiście nie rusza to, ale mnie to na maksa. Możemy przejść tędy. Nie oddalaj się, Eli. Czyli ja ogólnie z natury mam problem z skupieniem się. Tak, Resident Evil 2 skończyliśmy chyba w czwartek. Ostatni czwartek skończyliśmy. Oczywiście na kanale to się będzie się pojawiało przez jakiś czas.
Ale ukończyliśmy Resident Evil 2 i cała seria pojawi się do premiery Residenta Trójki, więc jeżeli ktoś chce oglądać na kanale całą tą serię, to będzie w całości. I kiedy będzie premiera Residenta Trójki, to Residenta Trójki będziemy grać w premierę, bo już mam pre-order kupiony, więc nie martwcie się, jeżeli chodzi o to. Druga sprawa jest taka, że przechodzimy The Last of Us, no i dwójkę też mam w pre-orderze, chociaż trochę czasu minie jeszcze, nie? 3 miesiące chyba do premiery do Residenta? Resident pod koniec marca wychodzi chyba? Czy na początku marca? Słuchaj. Chyba pod koniec marca wychodzi Resident. Załóżmy, że dostarczymy cię do tych świetlików. I co dalej? Nie, na początku kwietnia. Marlin. Teraz skończę w dialogu. Mają własną strefę kwarantanny. Z lekarzami, którzy wciąż szukają leku. Znamy już tę śpiewkę, co też? A to, co się ze mną stało, jest kluczem do tej szczepionki. O Jezu. Tak powiedziała? Na pewno tak powiedziała. Weź się odwal, nie prosiłam cię o to. Ja też nie, też. Co my tutaj robimy, do cholery? A jeśli to prawda? Żartujesz. Co wtedy, Joel? Dotarliśmy aż tutaj, więc dokończmy misję. Mam ci przypomnieć, co tam na nas czeka? Rozumiem. Joel po stracie swojej córki niezbyt jest przychylny, żeby pilnować dzieci. Dobra, kończę temat. Tędy! Sprawa wygląda w ten sposób, że Residenta 2 skończyliśmy, jesteśmy gotowi na premierę trójki, trójka będzie 3 kwietnia, jak dobrze pamiętam, a pod koniec marca wychodzi Doom Eternal, którego też kupiłem już, więc będziemy grać, no i więc w takim wychodzi razie, że na The Last of Us mamy czas do chyba 29 maja, nie jestem pewien, kiedy wychodzi The Last of Us 2, ale jakoś coś w tych okolicach, więc mamy bardzo dużo czasu na przejście gier. Nie. Final Fantasy wątpię. To nie jest mój klimat zupełnie. W sensie, okej, ja lubię japońskie RPG, ale po pierwsze, Final Fantasy VII to nie jest gra, w którą łączę jakikolwiek sentyment. Jak Final Fantasy VII wiódł prym, to ja nie wiedziałem, co to są gry w ogóle. Nie grałem kompletnie w te RPG i grałem tylko w jakieś takie proste gierki. Głównie RTS-y później zacząłem grać i strategię. Nie grałem Finala za dużo. Więc Final w ogóle nie łączy się ze mną, jeżeli chodzi o nostalgię, a druga sprawa jest taka, że ta gra nie jest w całości, to jest jeden z kilku partów. To ma być jedna z trzech części, czy więcej, jeżeli chodzi o jeszcze dodatkowo Finala, no to gdyby to była całość gry, no to może, ale hej, poczekam, aż wyjdą wszystkie części, przejdę pierwszą też, drugą, trzecią i tak dalej. A mam teraz się wciągnąć Finala i później zapomnieć, o co chodziło zupełnie, ma bez sensu. Cholera. Ale wysoko. To ile ten masz lat? Trochę mam tych lat. A co? Jest inna ratusz. Żeby nie było, ja nie grałem w gry od dziecka samego. Miałem komputer, to prawda? Bo ja miałem komputer od... Znaczy komputer, to jeszcze wtedy chyba nie był komputer za bardzo, ale komputer powiedzmy, PC. Coś tego typu. Dosyć wcześnie miałem, ale gry nie grałem wcześniej, ponieważ nie grałem. Dopiero później zacząłem grać. Wiem, że to może teraz kogoś dziwić, ale każdy od samego dzieciaczka grał w gierki. Głównie dlatego, że ich chyba nie miałem, to w sumie taki był główny warunek. Widać, rodzice dobrze to wychwycili, że jak zacznę grać, to się wciągnę. No i zadziałało. No to jak, Doom na najwyższym poziomie trudności? O kurde, najwyższym? Najwyższym pewnie nie, ale przed najwyższym? No, być może. Właśnie nie mam jakiegoś parcia, żeby grać na najwyższym poziomie trudności. Raczej jeżeli będę grał poza live'em, to będę grał na najwyższym, ale jeżeli chodzi o granie na live'ie, to zobaczymy, jaki poziom trudności wybierzemy. Mi się wydaje, że przed najwyższym może... No nie wiem. Pomyślimy nad tym, bo nie chciałbym na live'ie dużo... Znaczy ginąć dużo, to nie jest problem, nie? Kiedy zacząłem moją przygodę z grami? 2003? 4? Tak bym stawiał? Może trochę wcześniej w sumie. Trochę wcześniej jeszcze grałem. Pamiętam, że jeszcze grałem na NES-ie. Znaczy na NES-ie, Pegasusie. Ale wtedy to nie powiedziałbym, że grałem, bo to nie ja nie miałem, tylko moi kuzyni. Kuzyni bodajże? Nie. To były dzieci znajomych moich rodziców. Szukaj dalej.
To wcześniej grałem na Pegasusie, ale sam dopiero tak zacząłem 2003-2004 grać, tak mi się wydaje. I to jeszcze w RTS-y, głównie Warcrafta 3, głównie Warlords Battlecry 2, tak bym kojarzył. Zresztą bardzo dobre gierki, no teraz lubię wracać do nich. Chociaż Warcraft 3, ten Reforged nie zbyt dobrze działa, ale gram w niego, więc git. Tak bym kojarzył, ale jakoś nigdy się nie skupiam na datach. Teraz trzymaj się blisko Tess. Przypominam, że od 2012 nagrywam na YouTubie, więc... To też sporo czasu. Jezu, kto to... What the fuck, hey? Co tam robisz? 2017 grasz dopiero? O kurde, to ile ty masz gier fajnych do przejścia sobie? O mój Boże, jak ja bym chciał być na tym etapie, w którym mam tyle gier do przejścia. O mój Boże, to są piękne czasy. Są piękne czasy dla ludzi, którzy zaczynają grać w gry. Game Pass. Mega tanioszka gierki. Epic Game Store, który daje miliardy gier. Dla mnie problemem z Epic Storem i z Game Passem jest to, że większość tych gier albo przeszedłem, albo nie chcę ich przechodzić. Albo mam już je kupione i je czekają na przejście, więc... więc to jest mój problem, jeżeli chodzi o Game Pass. I tak samo Epic Game Store. Natomiast szanuję te usługi, bo pomagają na pewno. Epic Game Store to nie jest usługa, ale szanuję, że tyle gier jest dawanych ludziom, bo łatwiej w te gierki grać. Więc jeżeli ktoś teraz mi mówi, że piraci, bo nie ma pieniędzy, to niech sobie w łeb strzeli lepiej. Znaczy nie dosłownie, ale niech sobie w łeb strzeli z ręki i niech się ogarnie, bo bez przesady. Tylko nie mam mocnego komputera, aby w nie grać. No rozumiem, nie tylko... Jeżeli masz tak słaby komputer, żeby nie uruchomić gier z 2005 roku, to nie wiem, co ty masz. Nie trzeba grać na najnowsze gry, żeby się cieszyć grami. Jeżeli masz za słaby komputer, żeby grać w Into the Breach na przykład, która jest świetną, świetną grą, nazywaną przez wielu szachami, nie powiedziałbym. Ale jeżeli o Jezu, jeżeli twój komputer nie wyrabia, żeby takie gry grać, no to nie wiem. Nie wiem, jak oglądasz live'a. No więc... Dużo jest gier, nie trzeba grać w najnowsze gry. Mogę coś tu znaleźć w ogóle? Czy w tej grze warto eksplorować, czy nie? Bo tak łażę i nic nie znalazłem cały czas. No, bo idziemy dalej w takim razie. No, może to nie jest dobra metoda. Szukam jakiejś amunicji może, bo ja lubię strzelać w tych gierkach. Oczywiście mam włączone wspomaganie celowania, bo moje celowanie na padzie to jest masakra. O, tak mówiłem, że nic nie znalazłem, a patrz, jakieś suplementy znalazłem. Czy jednak warto trochę połazić. Okej, dobrze, dobrze. To mi się podoba. A jakie są wasze ulubione gierki w ogóle? Gier jest stanowczo za dużo? No, to prawda, to się całkowicie zgodzę. W sensie, pewnie jeżeli lubisz jakiś tylko poszczególny gatunek, no to tych gier nie ma tak dużo, ale jeżeli jesteś ogólnie graczem i lubisz grać w różne gry, to gier jest takie zatrzęsienie, że to jest po prostu patola, żeby to wszystko przejść. No, nie wiem, czy się da. Prawdopodobnie trzeba być miliarderem, który nie musi pracować i grać tylko w gry. To może się wyrobić. Albo full-time streamerem, to też prawda, ale... To akurat nie jest twój wybór, bardziej to jest wybór wszystkich oglądających. Czy będziesz full-time streamerem, czy nie. W moim przypadku raczej nie. Mogę wejść? Nie. Up. Natomiast jeżeli chodzi o tą wiosnę 2020, to wcale tych gier dużo nie ma, kurde. Miało być tyle premier, miało być na premierę miało wyjść Marvel Avengers. Nie wiem, czy będę w tą grę grał, ale miała wyjść. Miało wyjść Cyberpunk. O Jezu, Cyberpunka mam już dwie edycje, a oni mi mówią, że to przesunęli 5 miesięcy. Znaczy spodziewałem się, no bo Wiedźmina samego sobie, trójkę Wiedźmina, przesuwali chyba z 5 razy. No, mogę teraz przeginać, ale dużo przesuwali. Więc może nawet Cyberpunk nie wyjdzie w tym roku. Chociaż podobno robią tylko wersję na poprzednie konsole, czyli na te konsole, co teraz gramy. Nie robią na nową generację, więc raczej to wydadzą przed premierami nowej generacji, bo to będzie strzał w kolano. Ale poza tym miało być jeszcze Dying Light 2, też przesunęli.
No ta wiosna nie jest udana. W sumie to jakbym miał wybierać, to Don't Starve, Titanfall 2, Team Fortress 2, Gmod, Hollow Knight i Isaac. To są twoje ulubione gry, tak? Dobre gry są, bardzo dobre. Metro też super gry. Znaczy, Metro to jest dobra gra. Proszę, super, to bym przegiął mocno. Ale Hollow Knight, mega dobra gra. Team Fortress, bardzo przyjemna, chociaż już się zestarzała, mi się wydaje. Następnego Steama codziennie wychodzi pewnie po kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt tytułów. No ja też nie wiem, ile dokładnie wychodzi na te platformy, ale ile z tych gier jest wartych przejścia? Nie mam pojęcia, ale stawiałbym, że niewiele. To jest największy chyba problem Steama, że oni tam tą selekcję trochę zaniechali, mam wrażenie. To dobrze, to nawet dobrze, ja jestem za tym, żeby wolnościowo pozwalać wszystkim tworzyć gry. Ale weź tam na tym Steamie, znajdź grę, którą chcesz grać. Ja już nie wchodzę do sklepu w ogóle na Steamie. W ogóle nie wchodzę do sklepu na Steamie. Ja tylko na Steamie wchodzę i szukam tego, co ja chcę szukać. Nawet nie wchodzę do sklepu, nawet nie szukam odpowiedzi do gier, bo nie da się nic znaleźć, no nie da się znaleźć gier. Umarł niedawno. Czy to źle? Być może. Lepiej stąd chodźmy. To jest duży problem według mnie. Za dużo gier wychodzi na Steamie. A szkoda, bo ja lubię grać w gry indie. Zazwyczaj są ciekawe. Oczywiście zazwyczaj mówię z tych takich, które są wartościowe do grania. Bo te, które są niewartościowe, to nigdy nie są zbyt ciekawe. Oczywiście samo ciekawość jest też pojęciem względnym i ciężko to zdefiniować. Mocno subiektywnie tutaj mówię. Ja na przykład nie jestem zbytnio fanem roguelike'ów, ani roguelite'ów. Więc dla mnie dużo też indyków odpada, ponieważ mnie po prostu nie interesują. Następny, cholera! Ciężko to nawet przeszukać, to nawet, wiesz, to wygląda. To, że niektóre gry są chłamem, okej, rozumiem. Ale na Steamie nie da się przedrzeć przez ten chłam. Podobnie jest na Nintendo Switch. Kurwa mać, klikacz. Co mu się stało z twarzą? Tak wyglądasz kilka lat po zarażeniu. Czy oni w ogóle coś widzą? W pewnym sensie. Wykorzystują fale dźwiękowe. Aha, klikacze. No ciekawe. Klikać musisz się schować, inaczej cię namierzą. Co znaczy, że schować? Znaczy, mogę mu świecić latarką w łeb, ale... Muszę się... Mam wrażenie, że ten budynek zaraz się zawali. Adam, kocham rogale. No, kto lubi, nie? Wiadomo. Fajnie, że wychodzi dużo różnych gier, bo łatwiej znaleźć coś dla siebie. Jestem fanem tego, że... Ogólnie jestem fanem wolności do tworzenia gier. Nie mówiłem teraz, że o, tych gier się nie robi, bo po co? Wiesz, że każdy może robić taką grę, jaką chce. Zresztą, jeżeli chodzi o życie, to w życiu realnym też mam takie poglądy bardzo mocno wolnościowe i nie robię problemu z tym, że ktoś robi coś, co... Nie powinien robić i chuj, powinno się im zakazać. Raczej nie. Okej, stworzyłem nożyki. Jak się używa te noże? Nie mam pojęcia. Nie możesz się ruszać zbyt szybko, jak zwróci uwagę, zatrzymać się. Gdziekolwiek, jak staję przed nim. Zdarza się zatrzymać? Czy jak? Tak jest. The Last of Us pojawiło się pierwotnie na PS3 w 2013 roku, jeżeli dobrze pamiętam. Remaster dopiero po premierze... Dopiero po premierze PS4. Zresztą jakoś tak szybko dosyć wyszło. Ja pamiętam, że te czasy początkowe PS4 były tragiczne, bo same remastery wychodziły. Kurwa, klikacz! A weź go kurwa po mordzie! Jebnij go, jebnij! Jeb. Ja pierdzielę. Nic nie jest? Nic mi nie jest. Mogę robić apteczki? Kraftować je? Okej. Czy mogę wytworzyć coś innego? Maksymalne zdrowie? Zwiększa maksymalną ilość zdrowia. Aha, czyli te suplementy wykorzystuję jako rozdawanie punktów. O, wow, to jest ciekawe. To jest szybkie leczenie. Szybsze korzystanie z apteczek. Nice.
Tak sobie teraz myślę, że nie mam pojęcia, jak to się stało, że PS4 wygrało tą generację. Kiedy ktoś mi mówi, że PS4 wygrało zasłużenie tą generację, a wydaje mi się, że to nie jest, ciężko nie powiedzieć, że nie wygrało, bo sprzedało ponad 100 milionów konsol. Xbox jest daleko za murzynami, przepraszam, to rasistowskie, daleko za ludźmi mniej ogarniętymi. O kurwa, to jest, też było jeszcze bardziej rasistowskie. A chuj. No, PS4 wygrało tą generację. Ale nie wiem, jak to się stało, bo przecież PS4, jak wyszła, to same remastery były, nic nie wychodziło, żadnych gier nie było. Ja pamiętam, że przez pierwsze 2 lata generacji, a kupiłem praktycznie w premierę PS4, no to tam nie było w co grać, moja konsola się kurzyła po prostu. Było straszne. Gra robi wrażenie? Wygląda ładnie, ale czy robi wrażenie? Nie wiem, chyba nie. Już wrażenia aż tak bardzo nie robi. Tak przynajmniej mnie, znaczy mi, na mnie nie robi wrażenia. Język polski to jest trudny język. Albo to coś ze mną jest nie tak. Dobra. Zbyt mała liczba dobrych gier ekskluzywnych na Xbox? Czysto. Możliwe. Możliwe, że to jest problem. Ale myślę, że większym problemem było to, że Xbox One był bardzo słabo reklamowany. Miał być zakaz, na początku generacji, jeżeli nie pamiętacie, miał być zakaz odsprzedawania gier. Czyli te Xboxowe gry powinny się, miały się przypisywać do konsoli. No dalej. No, wkurzyli się fani. Dodatkowo Xbox One miał być do oglądania telewizji, do oglądania filmów, miał być taki multimedialny, nie do grania. To też ludziom nie podobało się, mimo że i tak to robią. A propos murzynów, to ciekawe, czy czarni stworzyli jakiegokolwiek choćby jedną grę. Nie, oczywiście, że stworzyli. Oczywiście, że stworzyli. Już na pewno. Ja bym stawiał, że stworzyli wiele gier. Nie wiem, czy dobrych, ale na pewno stworzyli. Nie wierzę w to, że nie stworzyli żadnej gry. Myślę, że to jest niemożliwe. Chyba będzie kiedyś się aktywuje na mnie. Żeby nie było, ja nie chciałem zabrzmieć. A, mogę stworzyć. Aha. A teraz zebrałem jakieś plany do tworzenia tego, czy jak? Wydostaniemy się po rusztowaniu. Trudno mi to jakoś uwierzyć. Tak serio? A wiesz, że jest takie coś jak RPA i oni są bogaci? Słyszałeś kiedyś o takim miejscu jak RPA i to nie jest tak, że w Afryce tylko ludzie umierają. Jest duży problem w Afryce i powinno się go rozwiązać według mnie. Niestety sam dorzucam sporo pieniędzy na... Znaczy sporo, no relatywnie pewnie mało, ale dużo pieniędzy swoich. Tych, które mam na rozdanie, na charytatywne rzeczy, daję właśnie na pomoc w Afryce. Szczególnie z chorobami. Natomiast RPA według mnie nie jest aż takie zacofane. Wydaje mi się, że tworzą tam gry. To pewne, że w całych wielkich studiach od gier nie ma osób czarnoskórych. Nie rozumiem, co chcę napisać. Mam nadzieję, że to jest żart, bo oczywiście, że są. Okej, okay, nie, bo ja wiem, że sobie żartujemy, okej? Okay? Ale muszę pewną rzecz wyjaśnić. W każdym studiu z dużych twórców jest mnóstwo czarnoskórych ludzi. Ale pytanie brzmi, czy jest jakieś studio, które jest w całości czarnoskórych, albo w większości składających się z czarnoskórych ludzi, którzy stworzyli grę. No, według mnie na pewno jakieś jest. Przejście ironicznie, okej, dobra. Uff. To co? Weź, bo się bałem. Się bałem, że my zmieszamy do tego, że za chwilę będziemy mówić White Power, Ku Klux Klan win. Się bałem, okej. Okay. Nie, ja myślę, że sporo gier czarnoskórzy stworzyli, ale nie wiem, czy studia, w której w gruncie rzeczy są tylko czarnoskórzy, albo w większości, czy oni, czy tam też tworzą dużo gier, nie mam pojęcia. W samym CD Projekcie pewnie jest sporo. Przecież Amerykanów mnóstwo jest czarnoskórych, Francuzów jest dużo czarnoskórych, no i w innych narodowościach oczywiście też są czarnoskórzy, więc...
Może jest jakaś francuska firma, która z całości jest z czarnoskórych skórzona, albo w większości. Wcale nie zakładałbym, że jest jakiś problem. Czasami sobie żartuję tak rasistowską. Taki jest mój trochę humor, nie? Ale staram się poprawiać, ponieważ wiem, że te żarty to jest kryptorasizm i takich rzeczy nie powinno być. Nie jestem fanem obrażania kogoś. To się wiadomo, że kiedy się jest obok, jakiś twój znajomy jest czarnoskóry, to nie ma problemu, żeby sobie z nim żartować, o ile ci na to pozwala oczywiście. Most, ja bym tak daleko nie szedł z tymi tematami, powiem szczerze. Według mnie... Biegacze jeszcze inni? Według mnie czarnoskórzy dużo, dużo osiągnęli sami. Dużym problemem jest właśnie to, że po prostu biali przez długi czas blokowali ich, niszczyli ich możliwości. No i ten rasizm sam w sobie niestety powoduje, że mają gorzej. Według mnie niesłusznie, bo niczym nie są gorsi. To jest tylko inny kolor. Nie robi żadnej różnicy, chociaż dla niektórych robi. Niewyjaśnionego dla mnie powodu. Według mnie każdy powinien mieć takie same prawa. Według mnie na pewno, co najmniej jedna gra powstała tylko przez czarnoskórego stworzona. Nie wierzę w to, że to jest niemożliwe, żeby się to nie mogło zdarzyć. Musiało się to zdarzyć. Gincie! Dobra, leżą wszyscy? Jezu, jakich było dużo. Dobra, chodźcie na dół. Ale amunicji mam sporo. Dobrze. Jestem pod wrażeniem, Joel. Szkoda czarnie w ogóle gadać. Szkoda słów naprawdę. Dlaczego szkoda słów? Do tego to nie rozumiem. Okej, apteczka? A nie, czekaj, coś zjadł, jakieś jedzenie było, tak? No okej, super. Klikasz jeszcze tu przybiegł, masakra. Według mnie nie powinno być podziału na czarny albo nie czarny. No, człowiek to człowiek. Zabrzmiało mało mówiąc, bardzo zabrzmiało rasistowsko. A według mnie nie powinno być tego podziału. A, dobra, butelkę mogę wziąć. Dawać butelkę. Dobrze. Nas nie złapali tutaj.